Moi rodzice to oglądają. Tak. Korona Gór Polski. Zaczynamy. Góra Ślęża dzisiaj. I ciśniemy dalej. Ta radość. To uśmiechy. Ta ja się uśmiecham, może mam pana. Według legendy Góra Ślęża leży w miejscu, gdzie zasypano wejście do piekła. I tyle z legendy doczytałem. Już jest poważny szczyt, tu się skończyły przylewki. Najlepiej niech o tym świadczy, jak przygotował się Patryk z Angelą. Osobne plecaki, zawsze mieli jeden wspólny. Zakładałem, że mogą we dwójkę nie wrócić z tego szczytu. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że gopr nie będzie potrzebny. Ale w tych warunkach pogodowych akcja będzie przebiegała w różne strony, jeżeli nie damy rady pod szczytem. Ale wiesz, kogo ratować? Ja mam kluczyki do auta. Czyli trzeba ratować przede wszystkim do siebie. Zrobili to. Chociaż pizga, chociaż wieje. O, ile z nosa wystają. Tak. Dali radę? Rodzimowierstwo słowiańskie. Jest. Tam coś. I ja. Żeby nie było... Makijaż niepotrzebny. Naturalne rumieńce. Żeby nie było... Teraz czas na Wielką Sowę, czyli największy szczyt Gór Sowich. Na razie pizga złem oficjalnie. Pizga złem niesamowicie. Okrutnie. Wieje strasznie. Jak to mówią, Korona Gór, są pierwsze ofiary. Zaczynaliśmy wyjście w Szłuce. Na pierwszej bazie poległa Angela. Tak jest. Wzywamy teraz stop. Szerpowie są przy niej. My jednak się nie zatrzymujemy i idziemy dalej. Dzień dobry, ogólnie chciałem powiedzieć, że przyjmuję to wideo i to jest skandal, że ten człowiek założył się tak nieodpowiednio, że to w ogóle nie pasuje do wystroju, to do tych spodni to jest w ogóle jakiś skandal, to w ogóle nie pasuje do tych rękawiczek, to trochę pasuje do spodni, ja nie wiem co to jest. Grzesiek, to jest... chciałem powiedzieć jedną rzecz, twój tata jak ostatni filmik oglądał, mówi, żebyś nie bluźnił, to bluźnisz. Także
Drodzy rodzice Grześka, z tego punktu. Jesteśmy tutaj właśnie na szczycie Wielkiej Sowy, jest wspaniale i cudownie. Chciałem powiedzieć, że ten człowiek nie potrafi ubrać się odpowiednio do pogody, ale poza tym ubrał się chyba w miarę ciepło. Trochę pizgało, a później się rozgraliśmy, pomyliliśmy trasy i jest super. Do widzenia. Chciałem tego nie... Proszę tego nie publikować, ale tak serio. Moi rodzice to oglądają. Tak? Nie. Znaczy... Możesz tego nie publikować. Po prostu. Ten tekst masz za darmo do filmu. To wrzucę, nie krępuj się. Nie chcę, żebyś to wrzucał. Tego też możesz nie wrzucać, miałem nie bluźni. Ale masz tego nie publikować. Generalnie Grzesio powiedział, że nie mogę wrzucić 3/4 filmu, bo cały czas bluźni. Także rodzice Grześka pozdrawiam. Bo on was nie chciał pozdrawić, jak ich o to zapytałem. I w przedszkole numer 4 grupa starszaki, która wychowała Grześka.